Witam Ciebie, drogi widzu, w kolejnym odcinku, w którym poopowiadamy sobie troszeczkę o oponach rowerowych. Będą to opony MTB, na których miałem okazję jeździć. Będą to na pewno opony, na których jeżdżę aktualnie i będą to opony, które zamierzam kupić na ten albo przyszły sezon. A więc rozsiądźcie się wygodnie, tak jak ja teraz i zapraszam Was do oglądania. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie coś po sobie. Lecimy dalej. Zacznijmy może od opon, z których naprawdę korzystam bardzo, bardzo długo i mam je akurat aktualnie na swoim crossie Soilu 2.0. Są to Schwalbe Nobnik. Są to opony w systemie tubeless. Moim zdaniem są o wiele lepsze i szybsze opony niż akurat te. Ale jest wielkie ale, ponieważ jakbym miał wybrać jazdę po single trackach, czy ogólnie jakimś ciężkim terenie takim, no wiecie o co chodzi, cały czas jakieś zjazdy, korzenie, kamienie i tak dalej, no to raczej ciężko by mi było wybrać jakąkolwiek inną oponę, bo do tej już tak się przyzwyczaiłem. Ona tak świetnie klei na tym wszystkim, co wcześniej wymieniłem. Korzenie, kamienie i tak dalej. Na singlach, przy jakichś zjazdach, no ciężko jest w ogóle wpaść w poślizg. Tym bardziej na jakichś bandach czy zakrętach. One tak kleją, że nie zdarzyło mi się jeszcze na nich zaliczyć ani jednej wywrotki, jeżeli chodzi o jakiś ślizg. A lepsze opony, szybsze opony, o których mówię, to tyczą się bardziej tego terenu, po którym my jeździmy w województwie lubuskim. Jeżeli na przykład jesteś takim kolarzem, który jeździ po prostu normalnie sobie rowerem gdzieś tam, no to tych nobyników ci nie polecam jednak. Ale zaraz do tego przejdziemy, bo chcę ci wymienić jeszcze kilka plusów. Jeżeli chodzi o jazdę w terenie, ta opona naprawdę cechuje się niesamowitą przyczepnością, ale nie chodzi już nawet o zjazdy, ponieważ mogę wspomnieć również o podjazdach. Jeżeli chodzi o podjazdy, to często z moimi kumplami, gdy podjeżdżamy pod jakieś strome góry, to oni już po prostu wysiadają, nie dają rady, bo opona im się zaczyna kręcić w miejscu. A z tymi nobynikami, no tak jeszcze u mnie nie było. Chociaż tam, no wiadomo, lekko czasem coś się zakręci, ale od razu później łapię tą trakcję i mogę po prostu podjechać sobie na górę bez żadnego problemu. Więc jeżeli nawet masz rower elektryczny, o to by było czadowe, to nobyniki myślę, że no sprawdziłyby się tutaj bardzo. No i tak ogólnie rzecz biorąc, tą całą przyczepność na bandach, na zakrętach jakichś zwykłych, czy ogólnie piaskach, szutrach, podjazdach, ta opona czyni się naprawdę bardzo, bardzo taką komfortową, że ja po prostu jadąc czuję się, że nie spadnę z roweru. No i tym samym prowadzi mi się o wiele pewniej rower. Wytrzymałość to kolejna zaleta tych oto opon. Nobynik naprawdę cechuje się niesamowitą wytrzymałością. Nie pamiętam, kiedy ostatnio złapałem na nich kapcia, czy w ogóle kiedykolwiek coś się z nimi stało, także tu jest akurat, uważam, duży plus, jeżeli chodzi o kolarstwo górskie, bo raczej nie chcemy łapać kapci. Tym bardziej, jeżeli jeździmy w systemie dętkowym, no to jednak pamiętam jeszcze, jak miałem takie stare opony, tylko nie pamiętam już, jak one się nazywały. Cały czas łapałem w nich kapcie, tak się wkurzałem, cały czas takie byle pierdełki na się wbijały, a tutaj, nie wiem, tu się nic nie dzieje. No i myślę, że warto również wspomnieć o tym, że na tych oponach przejechałem ponad 12 tysięcy kilometrów, co naprawdę, według mnie to jest naprawdę spora liczba, jeżeli chodzi o rower MTB, więc mam się o czym wypowiedzieć. No i z minusów to, tak jak już wspomniałem, na luźnych asfaltach, szutrach, jakichś leśnych ścieżkach, no takich luźniejszych oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, to ze znajomymi, no gdzieś tam mogę odstawać czasami z tyłu, czy ogólnie jak przestaję pedałować, to zauważalne jest to, jak oni na przykład jadą na takiej szybszej oponie czy coś, że no rower jakby troszkę zwalnia. Także opory toczenia w tej oponie no nie są jakieś zbyt super. Szczególnie jak napompujemy ją no tak troszeczkę mało, jeżeli chodzi o jazdę terenową. Bo wiadomo, jak się jeździ w terenie, no to lepiej mieć ciut mniej powietrza, zjazdy i tak dalej. No i przez co muszę się naprawdę nieźle czasami napedałować. I czuję większy opór. Ale dobra, myślę, że o tej oponie to już będzie wszystko i przechodzimy sobie do następnej. A ja szybki check zrobię, czy w ogóle tu działa wszystko. I następną oponą, która będzie w naszym dzisiejszym zestawieniu, będzie Schwalbe Rapid Drop. Jest to taka podstawowa opona. Często, gdy kupujemy jakieś rowery, ja kupowałem wcześniej Kelisa, to miał akurat te opony. Ale czy na pewno są takie rapid? No i tutaj warto się zastanowić, bo opona bardzo dobrze się toczy na asfalcie, jakichś różnych takich ubitych leśnych ścieżkach, czy nawet szutrach. No i w terenie czułem się na nich naprawdę pewnie, ale mniej pewnie niż na nobynikach, co jest według mnie
Jasne, ponieważ tutaj jest akurat taka ostra kostka terenowa. A pokazuję cały czas w tą stronę, bo tu stoi rower obok mnie. Na zakrętach często potrafię się śliznąć, przynajmniej ja tak miałem, że mi się ślizgały, co według mnie jest to naprawdę duży minus. Chociaż zdarzyć się to może na większości opon, ale tutaj akurat zdarzało mi się za często. Ale mimo to, gdy ktoś szuka takiej budżetowej opony, no to szczerze polecam. Do nowszych wersji tej opony z innym delikatnie rozkładem bieżnika nie mam totalnie nic do zarzucenia, bo też miałem okazję na nich jeździć. Śmigało się na nich naprawdę perfekcyjnie. Miałem tą oponę chyba akurat założoną z przodu i z tyłu. Później zmieniłem na nabojnika z tyłu. Została mi ta z przodu, ale z tego co pamiętam, naprawdę one bardzo, bardzo szybko się zużywały, przez co może przejeździłem na nich jeden rok. Taka mieszanka, no wiadomo. Pewnie są też jakieś inne. No i to był ich jedyny minus. To była taka delikatniejsza wersja nabojnika. Przejdźmy może do następnej opony, jaką będzie Schwalbe Blackjack. No i tutaj jestem naprawdę bardzo zaskoczony, bo korzystałem z nich na jeszcze swoim starym crossie Hexagonie X5 i naprawdę czułem się na niej bardzo, bardzo pewnie. Opona naprawdę super, super się klei w ogóle w terenie, przy jakichś zjazdach i tak dalej. Czułem się bardzo pewnie, ale jedynym takim jej największym mankamentem, minusem, to pamiętam, że kiedyś podczas deszczu naprawdę zaliczyłem na nich porządnego szlifa i to jest naprawdę no, chyba największy minus tej opony, że gdy już są inne warunki pogodowe, tak jak na przykład jest gdzieś troszeczkę mokro, no to ta opona już potrafi gdzieś tam się śliznąć. A przejechałem na tych oponach coś ponad 8000 km, także no to też jest dosyć sporo jak na rower MTB. Co należy też wspomnieć, to na asfaltach delikatnie czułem jakiś tam opór, ale w terenie naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. No i warto też wspomnieć, że akurat jak jeździłem na tych oponach, to jeszcze jakby wkraczałem w ten świat kolarstwa, więc może moja opinia gdzieś tam się nie zgadzać teraz, bo no wiadomo, jak jest deszcz czy coś, to każda opona potrafi się śliznąć, szczególnie gdzieś na korzeniu, ale tutaj akurat miałem sytuację taką, że na asfalcie, co było totalnie dziwne. I to kilka razy. Następna opona, bo nie chcę przynudzać, to będzie Maxxis Icon. Icon, inaczej, może. No, z którą miałem styczność bardzo, bardzo często, jeżdżąc z mojego kumpla rowerem po lasach czy jakichś singlach, testując nowe ścieżki i tak dalej. Po prostu lubiliśmy się zamieniać rowerami. Bardzo mi się to podobało, że przez swój niepozorny kształt ta opona naprawdę świetnie prowadzi się w terenie i toczy się naprawdę bardzo szybko, czy to po asfalcie, czy to po szutrach, czy to ogólnie we wszystkim, w każdym terenie. No i również jeżdżąc na jego rowerze, gdy zmienił właśnie opony na te, nie pamiętam co on tam miał kiedyś, ale skupmy się na Maxxisach Iconach, to ten rower wydawał się taki stabilny. Nie wiem co ta opona ma w sobie, ale wprowadza takiej stabilności do roweru. No i jeżeli chodzi o nasze lubuskie tereny, no to ja szczerze polecam tą oponę, bo jest to jeden z najlepszych wyborów. Ma świetne opory toczenia i świetną przyczepność w terenie, co sprawia, że no tylko wybierać. No i następna opona to będzie Maxxis Minion DH. No tutaj już chyba za dużo nie muszę mówić, bo opona jest przystosowana tylko i wyłącznie jakby do zjazdów, czy jakichś ogólnie szaleństw po prostu w terenie takich wow. Aż się zaciąłem, nie? No i ogólnie ta opona jest bardzo ciężka, co sprawia, że do takiej jazdy na co dzień i tak dalej, no raczej bym jej nie polecał. To jest opona typowo do szaleństw, to jest opona typowo pod wytrzymałość, pod zjazdy, tak jak już mówiłem. Sporo na niej jeździłem, ale nie polecam. Ma bardzo, bardzo słabe opory toczenia, więc jeżeli planujemy swoim MTB pojechać gdzieś dalej czy coś, no to nie polecam. Zresztą za dużo chyba nie muszę o tym mówić. No i przyszedł czas, kiedy chcę opowiedzieć wam o oponach, które zamierzam kupić na ten albo przyszły sezon, no bo jednak te nabojniki, one są według mnie za wolne na te nasze lubuskie tereny czy coś. Jakbym się jeszcze ścigał gdzieś terenowo czy coś MTB, no to może bym to wybrał, ale musiałbym się naprawdę bardzo zastanowić, czy nie chciałbym czegoś szybszego po prostu, żeby gdzieś tam na prostych nadgonić za jakimiś uczestnikami wyścigu czy coś takiego, bo ja czuję dosłownie, jak ta opona zwalnia. No i też co mnie irytuje, to mój nabojnik z przodu przyszedł mi troszeczkę krzywy i to nie jest to wina obręczy. Właśnie przez to chcę zmienić tą oponę na jakąś inną, przy okazji też wymieniając tył. No i na początku wiadomo, myślałem, że jest to kwestia obręczy, ale no nie, niestety. Planuję kupić Continentale Cross Kingi bądź Race Kingi. Moi koledzy naprawdę bardzo, bardzo polecają obydwa te modele. Są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o ściganie się czy coś. No i ogólnie jazdę w terenie, no to myślę, że warto wyposażyć się w takie opony, to już kierując się ich opiniami. Oni są naprawdę bardzo zachwyceni, więc no, muszę im uwierzyć po prostu na słowo. Kiedyś na pewno zrobię z tego odcinek. Jeżeli już je kupię, no to na pewno zrobię wam jakąś recenzję po, nie wiem, po pierwszej jeździe albo
powiedzmy po kilku jakichś tam tygodniach, miesiącach użytkowania, no zobaczymy. Ogólnie chcę wrócić w końcu do tego YouTube'a, bo nie wiem co mi jest ostatnio, ale mam jakiś kryzys twórczy, tak szczerze, i nie wiem w ogóle, nie mogę zabrać się za nagrywanie, ale bardzo bym chciał z kolei, więc to jest dziwne. No i ogólnie, wracając do opon, to przekonują mnie one właśnie oporami toczenia i przyczepnością. No i dobra, odcinka dobiegł koniec, mam nadzieję, że nowa sceneria z tym światłem pomarańczowym Ci się podobała. Na pewno będę nagrywał więcej odcinków takich gadanych, bo chcę się w końcu rozgadać, rozkręcić, tak jak już mówiłem, jakiś kryzys twórczy mnie dopadł. I aż mi po prostu dziwnie się tu siedzi i rozmawia do Was do tej kamery, a wcześniej było to dla mnie takie normalne. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. Możesz zostawić jakikolwiek komentarz, może być, nie wiem, może być to. No i co? Ja się z Wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!